Jesteśmy dzisiaj za kratami, a to wszystko za sprawą Aleksandry Adamskiej, która już w sierpniu pojawi się w Playerze w serialu Skazana. Cześć Olu. Cześć. Chciałam tak przewrotnie jednak zacząć nie od Skazanej, ale od Twojej przygody z książką Potęga Podświadomości, ponieważ przejrzałam Twojego Instagrama i widziałam, że jesteś zainteresowana tą literaturą. I tak zastanawiam się, ponieważ znalazłam tam cytat o tym, że jesteśmy tym, kim sobie siebie wyobrażamy. I kim Ty jesteś, jaką siebie wyobraziłaś? W ogóle, jeżeli chodzi o Potęgę Podświadomości, ciekawe w ogóle, że zaczynamy od tego, bo to niespotykane, bo jednak zawsze się pyta po prostu o serial albo tym podobne rzeczy. Potęga Podświadomości była jedną z pierwszych książek, po które sięgnęłam, żeby dowiadywać się po prostu czegoś więcej. Wiem, że to jest takie obszerne, bardzo obszerne sformułowanie, ale tak właśnie było. I właśnie niedawno dopiero wróciłam do tej książki, bo nawet Joseph Murphy, który napisał tę książkę, sugeruje, żeby do tej książki powracać, żeby ona stała się rodzajem Biblii takiej, do której się po prostu powraca, bo zawsze na nowo coś można odkryć, zawsze na nowo można sobie coś przypomnieć i wdrożyć coś w życie. A Twoje pytanie, jak ja siebie wyobrażam, że każdy jest tym, czym sobie wyobrazi, nie wiem, aktualnie nie dotarłam do tego fragmentu jeszcze, więc nie do końca pamiętam, o czym mówisz, ale wydaje mi się, że istotna jest wiara w siebie, w postrzeganie siebie w pozytywny sposób i doszukiwania się w sobie tego, co jest dobre. Ja staram się widzieć w sobie te negatywne cechy, to, co mam jeszcze do przerobienia, ale też patrzeć na to z wdzięcznością i zastanawiać się, co mogę zrobić, żeby stawać się lepszą wersją siebie. A wyobrażenie na swój temat, wydaje mi się, że najistotniejsze jest po prostu to, żeby widzieć siebie dobrze i żeby się kochać takim, jakim się jest. Z tym, co dobre i z tym, co złe i po prostu się za to akceptować. No powiedz mi, czy ta książka pomogła Ci wejść na te tory pozytywnego myślenia i tych afirmacji na temat swojej przyszłości i tego, co dzieje się w Twoim życiu codziennym? Myślę, że tak, no, że jest to dla mnie bardzo istotna pozycja, jeżeli chodzi o książki, które są generalnie ze mną w życiu. Jest to jedna z takich, w taki ekstra top 10. Polecam faktycznie sięgnięcie po tę książkę, bo ona bardzo pomaga uwierzyć w to, że sami o sobie stanowimy i możemy naprawdę osiągnąć wiele i bez względu na obrządek, w jakim człowiek się modli, bo to też tak naprawdę o modlitwę chodzi, bo to wiara czyni cuda. Jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę wiele, będąc pewnymi tego, że my w sobie mamy nieskończony potencjał, bo jesteśmy częścią Wszechświata, jesteśmy częścią Boga. To pozytywne nastawienie do życia, jak to się ma do aktorstwa, bo jednak masz dużo castingów, które przepadają, nie dostajesz ról. I czy to pozytywne myślenie dalej gdzieś tam się u Ciebie pojawia? Czy są takie momenty załamania? No każdy z nas jest z krwi i kości i momenty załamania pojawiają się, ale wydaje mi się, że zauważam u siebie takie coś, że jeżeli chodzi o zawód, generalnie o życie, ale wiem, że mówimy teraz bardziej w nurcie zawodowym, ja płynę z nurtem, przyjmuję, że Wszechświat, Bóg ma wobec mnie jakiś plan i ja jestem wdzięczna za wszystko, co spotykam na swojej drodze. I nawet jeżeli to są ciężkie rzeczy, ciężkie momenty, któryś z kolei niewygrany casting, to ja po prostu naprawdę wewnętrznie wiem, że nie nadawałam się do tej obsady. Że gdybym tam zagrała, miałam nawet kilka, to też mam potwierdzenie po prostu w swoim życiu, że gdybym dostała coś, co wydawało mi się jakimś spełnieniem marzeń, to gdybym w tym zagrała, to chwilę później nie mogłabym pójść na casting do czegoś innego i zagrać coś mniejszego, co dało mi możliwość zagrania potem w czymś większym i spełnieniowym. I czuję, że przyjmując, że wszystko, co napotykamy na swojej drodze, jest czymś dobrym, bo my często piszemy sobie sami scenariusz i jak coś nie jest według naszego scenariusza, to się złościmy, gniewamy i zacietrzewiamy, a jak się przyjmie,
że nawet jeżeli coś nie jest według naszego scenariusza, to nie znaczy, że nie jest według scenariusza Boga i Wszechświata i nie jest faktycznie tym lepszym i lepszym dla nas, dla nas ludzi teraz aktualnie jeszcze w tym wcieleniu, bo to jeszcze już więcej bym można było mówić, ale no tak mniej więcej. No właśnie, życie pisze swoje scenariusze i w tym scenariuszu znalazła się Skazana. To chyba taki nieoczywisty casting był, bo jednak trafiały ci inne role. Czy musiałaś przejść kilka etapów? Jak to wyglądało, zanim ta Patty do ciebie trafiła? Z Patty było właśnie tak, że po serialu Królestwo Kobiet, jak się jeszcze dowiedziałam od producenta Tomka Blachnickiego, że wstrzymujemy się i nie kręcimy drugiego sezonu, to troszeczkę zrobiło mi się smutno, bo jeszcze bardzo się zaprzyjaźniłam z Gabrysią Muskałą i nie mogłam się doczekać, żeby znów wrócić i być z nią na planie. Cały ten skład był w ogóle tego serialu i wszystko, co tam się działo, było super. Więc troszeczkę mi się zrobiło smutno, ale potem przyjęłam, nie, hola, hola, hola. Na pewno czeka cię zaraz coś takiego, że musisz mieć przestrzeń po prostu na to, żeby móc w czymś innym zagrać. I dostałam informację, że jest casting do serialu Skazana i oczywiście w dobie pandemii bardzo często są to tak zwane self-tape, czyli nagrywanie tylko w domu samemu ze sobą. Ustawiłam sobie już telefon, kupiłam sobie takiego selfie ringa, no bo to już wiadomo, że trzeba mieć, żeby mieć taki mini studio nagrań w domu. I włączam record i zaczynam grać scenę i nagle zorientowałam się, nie wiem skąd to przyszło, chyba z góry naprawdę, że w ogóle mam nie nagrywać scen, tylko chcę zrobić wizytówkę jako postać, bo poczułam, jaka to ma być postać. To mi się zdarzyło po raz pierwszy w życiu. I nagrałam coś z bardzo dużą odwagą, bo nie dość, że nie zrealizowałam polecenia producentów i reżysera, że mam nagrać te sceny, które zostały wybrane, to jeszcze w międzyczasie powiedziałam jako postać, już jako Patty, którą proponuję im, producentom i reżyserowi Bartkowi Konopce, że w ogóle nie będę nagrywać żadnych scen, bo ja żadną aktorzyną nie jestem, mówiąc już jako Patty oczywiście. I taka wizytówka moja trwała 2 minuty i faktycznie wysłałam to, jak później się dowiedziałam od produkcji, to oni wcześniej, przed tym jak dostali moją wizytówkę, to usłyszeli propozycję Tomka Blachnickiego i Violi Borzu, która była castingerką, reżyserem castingu. A, Adamska, no tak, 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 ale nie, ona jest za ładna, jakaś za romantyczna, no ale jak chcecie, to ją przekastingujcie. I potem okazało się, że tam na górze mnie nikt nie poznał. No bo ja już sobie włosy zaczesałam do tyłu, jak później udało mi się też zachować te włosy, bo czułam faktycznie ten gest zaczesywania tych włosów, że jest to coś, co wypływa z tej postaci i z jej sposobu bycia. I mnie bardzo wiele osób nie poznało i sposób mój bycia Patty jest faktycznie totalnym przełamaniem, wydaje mi się, mojego wizerunku. I mam momenty, w których troszeczkę się boję, bo mówię, Boże, to jest tak konkretne, że albo ludzie to polubią, albo powiedzą, że coś mi się w głowie pomieszało i że to jest tragiczne. Ale stwierdziłam, że do odważnych świat należy, a też 2021 rok generalnie jest dość istotne, żeby iść w odwadze i w zgodzie z tym, co wewnątrz. Więc idę w zgodzie z tym, co wewnątrz i z odwagą i zaproponowałam ludziom Patty. No i zobaczymy, jak się przyjmie. Co było dla ciebie takie najważniejsze w tej Patty, ten taki punkt zaczepienia, że poczułaś, że to jest ona? Tak jak mówiłaś o tym self-tape, że coś takiego się pojawiło, że poczułaś, że to jest ta postać. Dostałam przed jakby do nagrania tego self-tape'a, dostałam jej nawet nie, taki opis postaci. I dodałam sobie jeszcze jakby, ale że jest to dziewczyna, która trafiła tutaj za kratki, bo dokonała tej zbrodni, za którą siedzi, nie wiem, ile mogę mówić, pod wpływem narkotyków i pod wpływem alkoholu, że jest dziewczyną, która skończyła dwie klasy technikum gastronomicznego, że jest, ale nagle się okazuje, że jest dziewczyną, która uwielbia porządek, więc jest jakaś taka złożona, kolorowa, barwna. I też była wzmianka o tym, że jest to postać
postrzegana komediowo. Ja to oczywiście nagrałam i dostałam informację zwrotną, że chyba trochę za dużo, że za bardzo, że jakby fajnie, ale jednak główną rolę gra Agata Kulesza i ona gra bardzo, bardzo naturalistycznie, a ja pojechałam po całości. Co się k***wa patrzysz? Będzie mi stać kurwa i pachnieć. Tam masz swoje kojo. No ale w konsekwencji się okazało, że to nasze połączenie i ta dualność jakby tego, że jesteśmy zamknięte w tej naszej celi 304, bo tutaj ją mamy z boku, i tego, że ona jest jednak sędzią, a ja jestem dziewczyną z więzień społecznych, która trafiła do więzienia za faktyczne popełnienie zbrodni, jest fajnym zderzeniem i pokazaniem, jak te światy się od siebie różnią i jak wiele od siebie możemy się nauczyć. Właśnie mówisz też o tym rysie komediowym. Mogłabyś powiedzieć trochę więcej, co jeszcze będzie tam w tej komedii osadzone? Ciężko mi o tym mówić, bo generalnie mówienie od razu o komedii i zakładanie i mówienie o tym, że to będzie komediowe, nigdy nie służy. Bo może się okazać, że moja postać wcale nie będzie komediowa, tylko będzie tragikomiczna, albo będzie faktycznie ludzie się tak do niej przyzwyczają, że nie będzie ich bawić, tylko ją przyjmą, że jest taka, jaka jest. Ja nie szłam po komediowość. W ogóle mnie to nie interesowało. Nie lubię tego docisku komediowego, ej, jestem teraz komediowa. Nie ma nic gorszego. Ja bardzo lubię oglądać filmy, które mnie bawią z sytuacji, które się tam wydarzają, a nie z tego, że idziemy po żart. Miałam pełną świadomość, że moja postać jest tragikomiczna, że ona jakby ma w sobie rodzaj tej pajacowatości, ale nie chce być pajacem, tylko wie, że może w taki sposób rozweselić współosadzone, że w tych szarych ścianach może być kolorowym ptakiem, że wie, że jej sposób bycia rozmiękcza straż więzienną i potrafi spowodować uśmiech. Powiedz mi, co dla ciebie jest najważniejsze, kiedy zaczynasz tworzyć postać? Czy to jest kostium, czy to jest charakteryzacja? Jak podeszłaś do Patty, oprócz tej historii, którą sobie gdzieś tam stworzyłaś wcześniej? Istotne jest dla mnie jakby background postaci, że się faktycznie zastanawiam, co ta postać, skąd jest, jaka jest jej wcześniejsza historia, ale też za bardzo się na tym nie skupiam, bo to też są różne metody jakby gry i na przykład jedną z książek, która nie w 100% do mnie przemawia, ale jednak uważam, że jest w niej dużo mądrości, jest książka Davida Mameta Prawda i fałsz, i ona mówi o tym, że jeżeli ma się scenariusz, jest się w scenografii, ma się na sobie kostium i charakteryzację, to już jest iluzja postaci. Już widzowie widzą cię już, no nie jako ciebie, jak zresztą tutaj ekipa potwierdziła, nikt mnie nie poznał, że jestem Patty, to już robi dużo i jedyne co trzeba, jedynym zadaniem aktora jest jak najprawdziwiej powiedzieć tekst, zastanawiając się, o co w nim chodzi, jaki jest cel danej sceny, do czego chcę doprowadzić. I też rozmawiając z tobą, chcę ci przekazać moją informację, więc to jest mój cel. I to jest najistotniejsze, skupienie się na celu, a nie na tym, jak to zagrać. Wiadomo, że w przypadku Patty jest troszeczkę inaczej, bo jednak ja chodzę inaczej, mówię inaczej, mam wady wymowy, sporo tego sobie nałożyłam, ale wszystko czuję i wszystko też jest w jakiejś dziwnej prawdzie, tak jakby to troszeczkę było moje alter ego. Bo ja się już nie zastanawiam nad tym, jak robić te rzeczy i w ogóle nie miałam momentu, żeby się zastanawiać. Wiadomo, że musiałam ustalić, jak chodzę i mieć tył głowy, żeby pamiętać, żeby chodzić tak jak ona, albo ustawiać się, albo mieć głowę w taki sposób, ręce trzymać w taki sposób, gestykulować, ale później to jest tak jak z jazdą autem, już w pewnym momencie nie zastanawiasz się, że musisz nacisnąć sprzęgło, żeby wrzucić jedynkę, tylko automatycznie to robisz i już jesteś w rozmowie albo w słuchaniu muzyki i tym, żeby widzieć jeszcze pieszych. I tu jest podobnie, że trzeba te wszystkie rzeczy wdrożyć na początku, a potem one już są na tak zwanej tej podstawowej pamięci i już można realizować zadania w scenie. I wydaje mi się, że wszystko mi pomaga, że faktycznie możliwość posiadania tych włosów do tyłu, kostium, to, że nagle mogę mieć buty Patty, że mam jej wisior na szyi, że mam te tatuaże i widzę się gdzieś w odbiciu i w ujęciach, że to wszystko mam na sobie,
faktycznie pomaga uziemić się w tej danej postaci, więc to jest dość złożone i też zależy od projektu. To teraz chciałam przejść do Agaty Kuleszy, ponieważ jest to główna bohaterka. Ty miałaś okazję z nią grać właśnie tutaj w serialu. I jak wspominasz to spotkanie? Bo jednak jak rozmawiałam z wami podczas jakichś tam spotkań na planie czy podczas sesji, to wszyscy zawsze zwracali uwagę, że trochę się tam obawiali, jak będzie z Agatą Kuleszą. Ja oczywiście też się obawiałam, bo jednak jest to Agata Kulesza. Jak rodziła się we mnie ta Patty, i czułam, że jest to bliskie i że nie chcę tego zagrać w inny sposób, tylko ten. I Bartek Konopka pozwolił mi frunąć i powiedział, że będzie mnie tylko kierować, a ja mam robić to, co czuję. I to też było piękne, jestem mu ogromnie za to wdzięczna. To jedyne, jaką miałam obawę, to co na to Agata Kulesza. Czy ona to zaakceptuje? Jeszcze wiedząc, że faktycznie ona jest główną postacią, cały wątek Agaty i Alicji Mazur, która jest sędzią skazanym za morderstwo, jest wrobiona w to morderstwo i całe jej życie na zewnątrz i to, co się wydarza na przestrzeni tych 8 odcinków, tu też w więzieniu, jest trudne, jest ciężkie i co? I nagle w zderzeniu jej przebiegu postaci, przebiegu jej historii, nagle pojawia się jakaś młoda dziewczyna, która jest pajacem. Można by to tak odebrać. Na szczęście Agata Kulesza jest Agatą Kuleszą i jest bez wątpienia wspaniałą aktorką, ale jest doskonałym człowiekiem. Jest też bardzo pedagogiczna w swoim podejściu. Patrzy na serial jako na całość, a nie na tylko siebie jako gwiazdy po prostu w serialu, tylko postrzega to, że różne składowe mogą korzystnie zadziałać na oddźwięk jakby całej produkcji. I Agata swoim podejściem, swoją mądrością, swoją otwartością, swoją naturalnością, swoim byciem Agatą, a nie Agatą Kuleszą, jakby wytwarza taki rodzaj atmosfery, że wszyscy czują się na miejscu, wszyscy czują się dobrze, wszyscy czują się pewnie. Ja dzięki temu, jak ona mnie przyjęła i jak dała mi wiatr, bo dała mi go w skrzydła, wiedziałam, że mogę frunąć i to było coś niezwykłego. Naprawdę. Życzę każdemu aktorowi spotkania z Agatą Kuleszą. Już nawet nie ze względu na grania z nią jako z aktorką, tylko poznanie jako osoby, człowieka, jako osoby na planie, tego jak ona szanuje każdą osobę na planie. A powiedz mi, czy masz jeszcze takie osoby, z którymi chciałabyś współpracować? Myślisz o tym, że to jest ten aktor, z którym chcesz się jeszcze spotkać na planie? Nie. Nie mam czegoś takiego. Nigdy też nie miałam czegoś takiego, że chciałabym koniecznie z kimś zagrać albo kogoś doświadczyć, bo też wychodzę z założenia, że przychodzą do mnie ci aktorzy, których mam poznać i z którymi mam współpracować. Na dany moment, w którym jestem, mam kogoś poznać, żeby od kogoś się czegoś nauczyć. Pozytywnego, negatywnego, obojętnie, ale po prostu, żeby się dalej rozwinąć. Marzy mi się na przykład, żeby zaśpiewać kiedyś piosenkę dla Disneya i zdubbingować jakąś postać w bajce Disneya i być fragmentem dziecięcego życia. To mi się marzy. Chciałam jeszcze na koniec się ciebie zapytać o takie marzenia i plany. Jednak o tych afirmacjach zaczęłyśmy naszą rozmowę. Czy masz takie marzenia, jakieś sprawy, o których myślisz i powtarzasz sobie codziennie, że chciałabyś to osiągnąć? Tak. Chciałabym dożyć spokojnej, szczęśliwej i zdrowej starości w miłości. To jest moje największe marzenie. Innego nie mam. Dziękuję. Dzięki. Thank you.